Zapytanie internauty. Witam, mam pytanie. Czy istnieje jakiś obligatoryjny termin, w którym WOMP, czyli Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy, musi Ci wydać orzeczenie lekarskie po badaniu kierowcy na prawo jazdy? Czekam już trzeci tydzień i do dziś orzeczenia nie dostałem, a w necie nie znalazłem żadnych informacji na ten temat. Z góry dziękuję za odpowiedź. Cześć, nazywam się Darek Kraśnicki, jestem lekarzem specjalistą medycyny transportu z Wrocławia i dokończę Ci maila od mojego widza. Pani doktor z WOMP ponadto żąda historii mojego leczenia i czy muszę takowe udostępnić? Jak nie udostępnię, to co? No przecież nikt mnie do tego nie zmusi. Na jakiej podstawie wyda mi negatywne orzeczenie? No przecież to już jest szczyt. Po co w ogóle te całe badania, jeżeli nikt w stanie nie jest nic stwierdzić w tym WOMP-ie? No z całym szacunkiem, parada paradoksów. Odpowiadając na te pytania, szczególnie o termin, sprawa jest tutaj dość prosta, jeżeli badanie WOMP jest w takim trybie odwoławczym, czyli powiedzmy u mnie dostałeś orzeczenie negatywne, odwołujesz się, idziesz sobie tam badać się jako kandydat na kierowcę czy kierowcę do WOMP-u. I przeczytam Ci stosowny paragraf 13 aktualnego 2014 rozporządzenia Ministra Zdrowia, ustęp 1. Uprawniony lekarz podmiotu odwoławczego wydaje orzeczenie lekarskie w terminie nie dłuższym niż 30 dni od dnia otrzymania odwołania na podstawie wyników przeprowadzonego przez siebie badania lekarskiego, wyników badań specjalistycznych i pomocniczych, których wykonanie lekarz ten uzna za niezbędne, dokumentacji medycznej, o której mowa w paragrafie 12 ustęp 4. Czyli reasumując, teoretycznie jest to miesiąc od otrzymania odwołania od zwykłego lekarza do lekarza WOMP-owskiego, przez lekarza WOMP-owskiego. No, gorzej się sytuacja przedstawia, jeżeli powiedzmy jesteś badany w tak zwanym trybie zwykłym. Czyli WOMP jest pierwszą instancją i może to być na przykład za alkohol, za narkotyki, udział w wypadku, czy tam jakieś inne sytuacje ze skierowania starosty, czy kiedyś policji. No i przejrzałem akty prawne i nie znalazłem jakichś urzędowych terminów. Jeżeli Ty znalazłeś, oczywiście skomentuj to pod filmikiem. No, to przewlekłe postępowanie lekarskie i chęć otrzymania dodatkowej dokumentacji medycznej zawsze lekarz może uzasadnić artykułem 4 ustawy o zawodzie lekarza. Zacytuję Ci ten artykuł. Lekarz ma obowiązek wykonywać zawód zgodnie ze wskazaniami aktualnej wiedzy medycznej, dostępnymi mu metodami i środkami zapobiegania, rozpoznawania i leczenia chorób, zgodnie z zasadami etyki zawodowej, oraz należytą starannością, podkreślam kluczowe dwa słowa, oraz z należytą starannością, słowo wytrych. Czyli chcąc orzekać z należytą starannością, wszystko może się teoretycznie wydłużyć, no i również wgląd w inną dokumentację medyczną może być do tego to starannego orzekania przez lekarza WOMP-owskiego potrzebny. Znalazłem tutaj taki ciekawy artykuł z rozporządzenia Ministra Zdrowia dotyczącego badań kierowców. Przy ustaleniu ograniczeń w kierowaniu pojazdem wynikającym ze stanu zdrowia kandydata na kierowcę i kierowcy należy brać pod uwagę stopień zaawansowania objawów chorobowych, ich dynamikę z uwzględnieniem możliwości postępu choroby, jak i cofania się jej objawów. Czyli jeżeli przyznałeś się, że masz jakąś chorobę, no, aby lekarz uwzględnił jej dynamikę, no to musi do czegoś jej porównać, prawda? No a informacje mogą być w innej dokumentacji lekarskiej, wcześniejszej dokumentacji lekarskiej, no w każdym razie nie będącej w posiadaniu WOMP. Na tym kończę. Generalnie system faworyzuje WOMP i raczej z tą instytucją budżetową nie wygrasz. No natomiast jeżeli masz jakiekolwiek swoje przemyślenia w temacie oczywiście czas okresu orzekania, przedłużania tego orzekania, wydłużania, no zapraszam Cię oczywiście do komentarzy poniżej. Zawsze wcześniej mi się wydawało, że jest to problem naszej jurysdykcji, a się okazuje, że jeden z pacjentów się na WOMP też jakiś skarży.
Jeżeli to wideo rozwiązało Ci jakiś problem, daj lajka, daj kciuka, udostępnij je na swoim portalu społecznościowym, Google+, Facebook, Nasza Klasa, czy nawet tak, jeżeli jesteś sprytny w kodzie HTML, wklej na swoją stronę internetową. I już teraz, zaraz po obejrzeniu tego filmiku, zasubskrybuj mój kanał YouTube Lekarz Medycyny Pracy. Linki są tutaj po mojej prawej stronie, po Twojej lewej. Jeżeli jesteś przed ekranem monitora, przynajmniej raz na tydzień wysyłam jakieś nowe wideo o badaniach kierowców i wtedy masz okazję otrzymać się jako jeden z pierwszych moich widzów. Także powtarzam, linki do subskrypcji są tutaj po mojej prawej, a po Twojej lewej stronie. Jaki z tego morał? Generalnie zachęcam Cię zdecydowanie do unikania sytuacji, które skutkują korzystaniem z usług wojewódzkich ośrodków medycyny pracy. No, jak to w instytucjach budżetowych jest drogo, długo i czy dobrze, no nie powiem, że źle. No musisz tak naprawdę ocenić sam. Czyli teoretyzując, jeżeli nie będziesz jeździł po pijaków czy po różnych używkach, nie spowodujesz wypadku, to będziesz miał małe szanse do tego WOMP-u trafić. No ale niestety czasem musisz trafić, ale jeżeli już trafisz, to idąc na udry, wierz mi, raczej tam niewiele ugrasz. Generalnie ci lekarze znają się na swojej robocie, raczej dokładają należytej staranności przy orzekaniu, znają dobrze przepisy, także no, wiedzą, co mogą zrobić i jak Cię orzec. Często są widełki i grając na udry, czy będąc jakimś niemiłym, czy upierając się tam, gdzie nie masz racji, raczej nie będzie to orzeczone na Twoją korzyść. Także mówił Darek Kraśnicki z Wrocławia, specjalista medycyny transportu i do zobaczenia w moim kolejnym wideo.